Dzień dobry. I panu koniowi też dzień dobry. I pani kurowie też dzień dobry. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku chciałem pokazać wam 5 albo 6 porąbanych modyfikacji, ale tak tylko trochę porąbanych, bo to powiem wam, że coraz trudniej znaleźć naprawdę porąbane modyfikacje. Ale to nie zmienia faktu, że dzisiaj będzie ciekawie. Także ziomeczku drogi, pamiętaj o tym, że możesz zostawić łapeczkę w górę, masz taką możliwość. Możesz zasubskrybować kanał, bo chyba do miliona brakuje tylko 6000 subów, także złoty przycisk coraz bliżej. No i co? No i lecimy! Także, moi drodzy, od czego byśmy sobie zaczęli? A, zaczniemy sobie od modyfikacji, która, nie wiem, czy jest potrzebna, tak średnio bym powiedział, w sensie, generalnie zwykle w Minecrafcie, Minecraft, przynajmniej mi zdarza się, że mam problem z pochodniami, że one mi się kończą, czy że po prostu ich nie mam i są porozwalane gdzieś tam po magazynie całym, nie? Także tutaj z pomocą przychodzi nam modyfikacja, która będzie dodawała nam taką sakiewkę, albo portmonetkie. Na właśnie marchiewkę by tutaj pasowało. Na pochodnie. I dokładnie to taki pusty bandolier jest. I o co w tym chodzi, słuchajcie? No chodzi o to, że po prostu w jednym miejscu możemy trzymać sobie naprawdę bardzo dużą ilość pochodni, żeby nie załadowywać sobie całego ekwipunku tymi pochodniami. A mianowicie maksymalnie możemy sobie, słuchajcie, uzbierać aż 1024 pochodnie. Nie wiem, czy komuś jest aż tyle pochodni potrzebne, naprawdę bardzo dużo pochodni wam powiem. No i oczywiście możemy sobie prawym przyciskiem myszy z tego korzystać i sobie te pochodnie stawiać. Tutaj wiadomo, nam ten pasek spada, 24 pochodnie zużyłem. I teraz tak, jak zauważyliście, tutaj mamy możliwość, że jest automatyczne wypełnienie. Co to znaczy, co to nam daje? Jak se kucnę i se kliknę na myszkę prawym przyciskiem. Dlaczego myszka się nazywa mysz w ogóle? Jakby, jak mi ktoś to wytłumaczył, nie mam pojęcia. Dlaczego to na przykład nie jest gramofon, nie? Też mogło być na przykład, że to by był ten... Nieważne. W każdym razie, możemy pozbierać sobie pochodnie i jeżeli mamy syf w ekwipunku i jesteśmy tak bardzo nieporadni, że nie potrafimy go sobie poukładać, w sensie tutaj, nie w magazynie, tylko tutaj, co mamy podręczny taki, i mamy pełno pochodni gdzieś tam porozwalanych i nie potrafimy tego sami sobie połączyć, to ta modyfikacja jest inteligentna, no bo sama je jakby ładuje i pakuje do tego bandoliera, bo możemy kliknąć prawy przycisk myszy i one nam wszystkie znikają i się uzupełnia tutaj nasza sakiewka. Czy tam portmonetkia? Portmonetkie. Nie wiem, czy to taka potrzebna modyfikacja, tak średnio wam powiem, dlatego przejdźmy po prostu może do kolejnej i do tej modyfikacji będę musiał włączyć już poziom trudności i standardowo jakieś uzbrojenie. Tak więc, co daje nam następna modyfikacja? No i powiem wam, że niewiele. W sensie, po prostu ona dodaje nam moby, ale te, które już były w naszym Minecrafcie, a dokładnie chodzi mi tutaj o zombiaka. W tym momencie, tak jak widzicie tam dalej z tyłu, możemy spotkać zombie w zależności od tego, w jakim miejscu aktualnie się znajdujemy. Dlatego nie wiem, dlaczego tutaj są ci kopalniani zombiacy. W sensie, jeżeli znajdujemy się na biomie zimowym, tam takim lodowym, możemy tam spotkać po prostu zamarzniętego zombiaka. Czy ta modyfikacja byłaby spoko? Powiem wam szczerze, że w pewien sposób tak. Miałoby to sens, że moglibyśmy znaleźć faktycznie zombiaka w zależności od tego, gdzie się znajdujemy. I już teraz jest coś takiego, bo na pustyni jest inny zombie, w sensie posuch, i w wodzie mamy tego gluta, co pływa, nie? Tak więc dalej, tworzymy sobie, tak jak pokazywałem wcześniej, tego zombiaka, który ma kill off i on standardowo powinien znajdować się w podziemiach, tak? A najfajniej, gdyby on się pojawiał jeszcze w tych kopalniach, gdzie są te tory, gdzie możemy znaleźć skrzynie. Lećmy dalej, mamy kolejnego, któryś na zasłampi, w sensie to będzie zombiak, który znajduje się zwykle na bagnach. I to jest taki bagienny, ma delikatnego garba, no bo przez całe życie targał kamienie razem z kolegami, dlatego plecy mu wysiadły, nie wiedział, że tutaj trzeba proste plecy zachować. Trudno życie, to jego skolioza czy to lordoza nieistotne. Lećmy dalej. Mamy zombiaka, który będzie pojawiał się tylko i wyłącznie na przykład w Netherze. No i to też miałoby sens. I on wygląda w ten sposób. Generalnie też jest tutaj taka zależność, że on z racji, że jest tym takim ognistym zombiakiem, strasznie nie lubi się z tym lodowym zombiakiem i to jest jedyne połączenie, kiedy one się biją. O, mały lodowy zombiak. I widzisz, i on już go goni, i on już chce mu ten wciry dać, ale mu nie da wcirów, bo go nie dogoni, mały jest szybszy. Bardzo fajnie wygląda też kolejny jakby zimowy zombiak, a mianowicie zombie Eskimos, który też ma delikatnego garba, ale to pewnie dlatego, że jego ciuchy są dosyć ciężkie i po prostu... Dużo je i mu się przytyło, bo bandzioszek też ma taki spory. No jest niebieski, wiadomo, bo mu zimno i przymarznięte, ale wygląda słodziasznie. Nie tak jakby chciał ci zrobić krzywdę, tylko jakby chciał się przytulić, nie? I dziwnie warczy. Nie wiem dlaczego tak, jak pies.
A tam jest pies, nieistotne. Mamy też coś, co mogłoby zastąpić nam posucha na pustyni, a mianowicie mamy mumię, która też jak posuch jest trochę wyższa, mam wrażenie, i wygląda jak posuch, tylko chudszy. No logika, zombie mało co może zjeść na pustyni, poza piaskiem, ale to strasznie w zęby wchodzi, więc no nie ma jak przytyć, słuchajcie, lecimy dalej. Mamy Dead Bird. Okej, to jest generalnie zombie, który powinien spawnować się na statkach i on spawnuje sobie jeszcze swoich pomagerów! Szkielety. O, jesteś słabym spawniarzem przyjaciół, wiesz, kolego przesympatyczny. Ale jest trochę kafar, co? Taki kozak większy. O, ty! Ile on ziomeczków może sobie przywołać? Widzę, że samotny to ty nie jesteś, mordo. To jest jakiś chyba boseł, bym powiedział. Ile ma życia? Ej, trochę go targać trzeba, no ale to jednak... Wow! Kolego przesympatyczny! Co ty żeś mi opuścił? Dużo rzeczy wam powiem. Jest jeszcze immortal spawnek, w sensie... zombie, który... nie wygląda jak zombie za bardzo. Ma w sobie... trójząb. I... jego też można utłuc, w sensie z każdego zombiaka leci coś innego? A, i on razi prądem generalnie tych, z którymi walczy, także też taka śmieszna sprawa. No i widzę, że z tego to ja dużo nie dostałem, sama kość, więc się nie opłacało nawet. Jeszcze tego chciałem zacząć, czy coś mi wywali? A, węgiel, to żyś... to słaby z ciebie górnik, powiem ci. Dobra, wydaje mi się, że możemy przejść do kolejnej modyfikacji, także trzymajcie się i lecimy dalej. Tak więc przechodząc do kolejnej modyfikacji, mogę wam zdradzić tyle, że będzie dodawała ona kolejną postać do naszej gry, która no wygląda troszkę przerażająco, bo dlaczego? No bo się wysłowić. No bo będzie to zwierzę, moi drodzy. Zwierzę, generalnie to będzie dzika kuna, która wpadła w agres, a przy okazji w pokrzywy. To tak wygląda moim zdaniem i potargała sobie delikatnie swój brzuszek i nie wiem dlaczego ona się nazywa Wendigoizm. Gamie modę, dokładnie, no gamie modę. W sensie, wygląda ona tak, no delikatnie potrącona i wpadnięta w agrę. No to tak pierwsze, co mi się rzuca w oczy, ale generalnie to bardzo fajna kuna i ma fajne ślipka i fajne rogi generalnie. I co ona nam robi? W zasadzie niedużo robi i też ma duży brzuszek w zasadzie, chyba się obżarła tego agresu przy okazji. W sensie, jeżeli ją spotkamy, wiadomo, że będzie nas atakowała i możemy dostać z niej jakieś tam najróżniejsze rzeczy, które potem możemy jeść, w sensie... mięso, ludzinkę chyba, Wendigo, to jakieś serce, jeszcze jakieś inne serce, ale też śmieszne, że dostajemy nóż, który no nie nadaje się do niczego, no jeden punkt obrażeń to tak, powiem wam średnio, nie? Nie wiem, czy w Minecrafcie potrzebny jest nóż, nie wyglądam groźnie, może wyglądam groźnie, taki większy tasak trochę. Jezu, kiedy jesteś szybki, co ty tak szybko biegasz? Poczekaj, kuno! Dzika kuna. Okej, okay, i utukłem ją, i jedyne co dostałem to mięso i serduszko. Powiem wam, że słabo, nie wiem po co taka modyfikacja z jednym mobem jakby. Głupia, no po prostu głupia, no. Tak więc możemy w tym momencie przejść do kolejnej modyfikacji, bo nie ma co przedłużać. Jeżeli kiedykolwiek chcieliście w Minecrafcie mieć dynie, te takie co zwykle mamy, i wydawało wam się, że... no, że przykro jednak, że tam mamy tylko jedną minkę wyrytą w tych dyniach, to przychodzi do nas modyfikacja, w której mamy naprawdę bardzo dużo różnych emotek, powiedzmy, wyrytych w dyniach, a mianowicie na przykład tako zdziwiono dynię. Albo taką znobioną dynię, która wygląda trochę jak pszczółka. Albo tako smutno dynię. Taką niby wpół śmiejącą się dynię mamy, taką dziwnie się uśmiechającą zalotnie. Albo bardzo złą dynię mamy też. Oj, taka śpiąca, a nie, ona nie jest śpiąca, to jest zombie, nie, to jest Steve, albo to jest Herobrine, nie wiem. Mamy minę zombie, które ewidentnie przyłożył małym palcem o kant szafki albo w las na kloce Klego, to tak ta mina tyle mówi jakby o sobie. Jakby każda z tych wersji też może być podświetlona, nie, i mamy też taką wersję, która jest creeperem, jakby, nie wiem, nie wiem po co jest ta modyfikacja, czy ktokolwiek by z niej chciał korzystać u siebie na świecie. No co mógłby z nią zrobić, no? Inną twarz na co dzień po prostu nosić na sobie. No bo jakby to dalej możemy... aha, tego nawet nie możemy założyć na siebie. To ma to jeszcze więcej sensu. Chyba, że muszę mieć taką nie ten, nie, nie wykrawaną. Jo, takiej też się nie da, ale syf. Nie, to jednak głupia nie fajna modyfikacja, także przejdźmy do kolejnej modyfikacji. I ostatnia modyfikacja, moi drodzy, jednak jest 5, a nie 6. Nie wiem, skąd mi się wzięło, że mam 6. I powiem wam szczerze, że jestem trochę zawiedziony, bo spodziewałem się, że będzie mniej roboty z tą modyfikacją, że będzie dodawała troszkę mniej rzeczy, niż dodaje aktualnie, no bo ona dodaje aż, no, 7 zakładek, no po co to komu? No bez sensu, ja nie wiem, naprawdę, nie wiem po co komu to się chciało tak robić. W sensie, że dostajemy rzeczy, z których będziemy mogli tworzyć sobie różnego rodzaju bronie, narzędzia i zbroje. Mamy nowe bloki, które możemy spotkać w Minecrafcie, nawet bloku uranium.
Oj, komputer, Batkomputer, czyli od tego, od Batmana. Jakieś tam przyrządy też superbohaterów, czyli na przykład tarcza z Kapitana Ameryki i inne beznadziejne, nieistotne rzeczy. No i ciuchy, dzięki którym możemy wcielić się w jakiegoś na przykład superbohatera, tak jak ja teraz wcielę się w... Venoma. Chyba nie działa, niedużo się zmieniło, wam powiem. A, i dostajemy jeszcze jakieś bajery, widzę, że jak założymy takie zbroje. Fajnie, stajemy się superbohaterem. A czy jak założę... strój Supermana, to czy będę latał? O Jezu, panie, latam, pa! Jak fajnie, ale ej, on latał tak z ręką do przodu, nie tak? A, głupi. Nie, no w każdym razie, tak jak pokazuję, mamy modyfikację, która dodaje nam możliwość wcielenia się w każdego chyba tutaj. Superbohatera. Z DC? W sensie z Marvela i jakichś innych rzeczy. Jak mamy też jakieś, widzę tutaj alternatywne wersje zbroi. Nawet możemy mieć głowę Jokera. A, to są bossy, to ja chcę zespawnować sabosa, a czemu nie? Profesor Zoom. Kto to jest Profesor Zoom? Chodź. To jest boss? Jest Joker? Jest... No ja myślałem, że oni będą jakoś fajnie wyglądać, a oni... Znaczy się nie... ruszają. O, jeden się ruszył. To taki nie za dobry boss, bym powiedział. Taki średni boss. Kim jest kryminal? To jakieś jajko jest w ogóle. O, ziomek, który ma... Jezus. A co mu się stało? Chyba go ten... dwójeczka przycisnęła. Ej, myślę, że tej serio będą jakieś fajne... Ej, a jak jestem Venomem, to będę mógł chodzić po ścianach? Powinienem, nie? Pa, uwaga! Chudrz! Ej, dziwny ten pająk, nie umie? Ja powiem wam, że trochę przypał, bo spodziewałem się, że będą tutaj inne moby, ale tak średnio w moby trochę. I nie ma moby. Są same zbroje, nie? No nic, no w każdym razie modyfikacja, dzięki której możemy wcielić się w kogoś... superbohatera po prostu. Z jakiegoś tam uniwersum, z którego byśmy se tam chcieli. I tyle, co ja będę wam pokazywał wszystko tak do końca. Chcecie, macie w opisie, jak nazywają się te modyfikacje, możecie sobie je wgrać i sami zainstalować na swoim świecie. Także ja póki co bardzo wam dziękuję za dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować sobie kanał. Dziękuję za łapeczki w górę. Do zobaczenia następnym razem, siemanko, cześć.